Witajcie, kochane. Dzień drugi wyzwania Bye Bye Blokado. Witajcie, perspektywy. Dzisiaj będzie o tym, abyś otworzyła się na nowe. Ale jak otworzyć się na nowe, kiedy zdarza się nam żałować podjętych decyzji, cofać się do przeszłości, myśleć, patrzeć w przeszłość i analizować od nowa podjęte decyzje, żałując ich. Bardzo często zdarza się nam słuchać pytań od innych. Czy nie żałujesz, że wybrałaś ten kraj? Czy nie żałujesz, że wyjechałaś z Polski? Same zadajemy sobie te pytania, czy ja podjęłam tę dobrą decyzję? Czy to jest najlepsza dla mnie decyzja? I zdarza się nam żałować tych decyzji. Czy jest to kupienie nowej bluzki, wykupienie jakiegoś nowego abonamentu, czy już takie bardzo mocne decyzje życiowe, tak? Czyli wybranie tej konkretnej drogi, rezygnacja z konkretnego związku, podjęcie jakiejś konkretnej decyzji w związku. Aby przestać żałować i uwolnić się od tego żałowania rzeczy i wydarzeń tego, co z przeszłością jest związane, czyli już jakby na to już nie mamy wpływu i o tym dobrze wiemy, jest absolutnie bez sensu. Ten klucz w tym, abyśmy przestały żałować, leży w decyzji. W momencie, kiedy podejmujemy decyzję, tak jak już wspomniałam w poprzednim odcinku, wczorajszym naszego wyzwania, w momencie podejmowania decyzji, ty potrzebujesz otworzyć się na nowe. Ty potrzebujesz otworzyć się na nowe okoliczności i wypatrywać tych nowych okoliczności, czekać na nie. Dopiero potem podjąć kolejną decyzję. W momencie, nie ma nic gorszego, kiedy w momencie, kiedy podejmujesz decyzję, za chwilę, nawet nie wyczekując tych rzeczy, nie wypatrując, nie obserwując swojej rzeczywistości, to nagle zaczynasz wpadać w panikę i zastanawiasz się, czy podjęłam dobrą decyzję, czy ja dobrze napisałam tego maila do tej osoby, bo ona nie odpisuje, czy ja wysłałam dobry komunikat, ponieważ ta osoba nie odpowiada. My tego nie wiemy. Dowiemy się w czasie, w konkretnym, późniejszym czasie. Każda decyzja potrzebuje trochę czasu, aby wywołać nowe reakcje we wszechświecie. To potrzebuje, to wymaga czasu. Kiedy marzysz o Ferrari, twoje Ferrari nie pojawi się tutaj. To wymaga trochę czasu, aby to Ferrari się w twoim życiu pojawiło. Czerwone, by the way. Więc, dziewczyny, podejmujemy decyzję, obserwujemy bardzo uważnie to, co nam ta decyzja ma przynieść, co ona przynosi. Okoliczności, osoby, które się pojawiają, zdarzenia. Łapiemy i z tego, co się pojawia, łapiemy kolejny materiał do podjęcia kolejnych decyzji, do podjęcia kolejnego wyboru w naszym życiu. Czyli zapomnijmy o tym, że możemy czegokolwiek żałować. To nie ma sensu. Na to po prostu nie powinno mieć miejsca w naszym życiu. Nasz schemat działania jest taki, że podejmujemy decyzję, wypatrujemy okoliczności i dokonujemy kolejnego wyboru. A okoliczności zawsze się pojawią i my, że już nasza w tym głowa, byśmy z tych nowych okoliczności wychwyciły to, co sprzyja nam. To jest nasz interes. Więc dziewczyny, nie żałujemy podjętych decyzji, nie zastanawiamy się nad tym, czy decyzje z przeszłości były dobre czy złe. Patrzymy tylko, gdzie one nas doprowadziły i niespecjalnie też wypatrujemy tam jakichś schematów, żeby znowu w te kolejne schematy się nie wplątać. Otwieramy się na nowe. Wszystko, co nowe, nie jest znane naszemu umysłowi, więc nasz umysł będzie się buntował, ale my podziękujemy grzecznie myślom, które do nas przychodzą i wybieramy te, które nam sprzyjają. Po prostu. Dziewczyny, zadanie na dziś jest takie, ponieważ celem dzisiejszego dnia jest poznać, jak twoje decyzje wpływają na twoje życie. To jest właśnie to, jak twoja decyzja może zmienić twoje życie, czyli te okoliczności, które pojawią się w twoim życiu, to już jest jakby ta twoja nowa rzeczywistość. A zadanie na dziś złożone jest z czterech części. Po pierwsze, podejmij dziś decyzję, ale taką, na którą jesteś teraz gotowa. Nie kombinujemy z jakimiś niesamowitymi skokami na bungee, po prostu podejmij decyzję. Drugie, napisz o niej na naszej zamkniętej grupie, czyli dzielimy się naszą
zamkniętą naszymi decyzjami, jakie podejmiemy. Na tyle, na ile jesteśmy oczywiście w stanie i chętnie dzielimy się w tym miejscu. Trzecie, opisuj na grupie lub w swoim dzienniku zdarzenia i okoliczności, które pojawiły się tuż po jej podjęciu. Tuż po jej podjęciu, chwilę później, zależy to od tego, jaką decyzję podjęłaś. Obserwuj to i opisz to. Czwarte, i jak zamierzasz z nich skorzystać. Czyli jak opisując te wydarzenia, które się powstały w Twoim życiu, Ty następnie piszesz, jak wykorzystam to. Czyli kiedy ja podjęłam decyzję pójścia w lewo, tam poznałam Pana Marka, ja to zapisałam. I teraz moim kolejnym zdarzeniem jest to, jak ja wykorzystam znajomość z Panem Markiem, aby to sprzyjało mojemu życiu i mojej przyszłości. Spróbujcie tego, dziewczyny. Twórzmy nowe schematy, nauczmy się, jak prowadzić nasze życie, w jaki tryb możemy fajnie wprowadzić nasze życie już teraz, dzisiaj. Więc dziewczyny, do dzieła. Podejmujemy decyzję taką, na którą jesteś w stanie sobie dzisiaj pozwolić. Nie musisz szaleć, jeżeli nie chcesz. Najważniejsze jest to, abyś wprawiła się w ten rodzaj myślenia, wypatrywania dobrego w tym, co się pojawia przed tobą. Żebyś miała taki nawyk. Okej, dziewczyny, pozdrawiam was serdecznie, pozdrawiam ciebie serdecznie. Kasia Brzychce, Emigracja jest kobietą. Wszystkie materiały, również PDF do tego wideo znajdziesz na zamkniętej grupie i nie jestem pewna, czy tym razem otworzy się nasz dokument na mailu. Spróbuj go otworzyć, jeżeli nie, PDF jest również na zamkniętej grupie, PDF wyzwania dnia drugiego. Pozdrawiam cię serdecznie i do zobaczenia.